Cześć, tu Paweł Okopień. Dziś mamy bardzo specyficzny test. Klocki Lego kontra iPad. Pojawiła się ostatnio aplikacja na iPady o nazwie Bloxy HD, polska produkcja. I postanowiliśmy sprawdzić, co sprawdza się lepiej albo co działa szybciej. Mamy stertę klocków, mamy iPada i postanowimy coś z nich ułożyć, a później odwzorować to samo na iPadzie. Wybraliśmy sobie małą płytkę, na której postawimy ściankę domku. W środku będą drzwi. Zróbmy teraz biało-czerwono. Umocnimy konstrukcję. Dodamy drzewka. Teraz postawimy minifiga. O! Nie zajęło nam to zbyt dużo czasu. Mamy już złożone nasze klocki. Teraz przejdźmy do aplikacji Bloxy na iPadzie. Uruchamiamy aplikację. Teraz wezmę iPada do ręki i postaramy się złożyć podobną rzecz na ekranie iPada. Wybieramy klocki. Zmienimy ich kolor na czerwony, by rzeczywiście było podobnie. Trzy rzędy wystarczą. Drzwi. Zmienimy ich kolor. O. I dodajmy jeszcze kolejne klocki, by to przypominało. Musimy edytować, wystarczy przytrzymać. I teraz tutaj zmienimy klocki tak, by pasowały do tego, co stworzyliśmy wcześniej. Jeden klocek. To musi być mniejszy dla odmiany. Zmienimy ich kolory. Ten będzie żółty. Szary.
Dodamy kolejny, finalny klocek do naszej budowli. Zmienimy kolor na żółty. Dodamy postać. No, niestety drzewek jeszcze w aplikacji nie ma, więc dodamy taki stolik. Zmienimy kolor na zielony. No, coś nam... No. I tak wygląda... nasza plansza. Możemy oczywiście wszystko zapisać. Zachować, zmienić tło, obracać. Na razie w aplikacji Bloxy jest dostępny tylko ten tryb freestylu, czyli swobodnego ustawiania klocków. Finalnie obie wersje są do siebie podobne. Co prawda wersja ta z klocków nadal wydaje się być ciekawsza, atrakcyjniejsza. Niewątpliwie jednak aplikacje mobilne są przyszłością, także w sferze gier, edukacji tych najmłodszych. Myślę, że w domu to wciąż klocki są wygodniejsze, ale jeśli chcielibyśmy dziecko zająć w samochodzie, no to już zdecydowanie wygodniej jest dać mu iPada do ręki, niż martwić się klockami porozrzucanymi po samochodzie. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, Paweł Okopień.